Jesteśmy przy placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej, a właściwie w Białej Krakowskiej. Trwają tu prace renowacyjne przy fasadzie jednej z kamienic. W ich trakcie dokonano pewnego odkrycia, o którym rozmawialiśmy z Jackiem Proszykiem. Dostałem wiadomość od kolegi, zadzwonił do mnie, że w trakcie remontu ściągnięto tynk z części fasady kamienicy przy placu Wojska Polskiego numer 2. I powiedział mi, że jest tam, pojawił się jakiś stary napis. Poprosiłem go o fotografię, obejrzałem tą fotografię i stwierdzam, że jest to szyld, reklama sklepu papierniczego niejakiego Arona Silberberga z Białej. Dawniej ten budynek był oznaczony, teraz jest pod adresem Plac Wojska Polskiego 2. Kiedyś to było w okresie międzywojennym jako rynek 5, dlatego że liczono kamienicę od ratusza w Białej, czyli dzisiejszej kamienic przy dzisiejszej ulicy 11 listopada według wskazówek zegara. W związku z tym dawniej przed wojną to był rynek 5, a jeszcze w czasach miłościwie nam panującego cesarza Franciszka Józefa, plac Józefa od imienia cesarza Józefa, także pod numerem 5. I teraz parę słów na temat Arona, tak? Arona, jego sklepu. Sklep papierniczy, niczym szczególnie się nie wyróżniający, oprócz tego, że dla nas fascynatów i ludzi zainteresowanych historią miasta, to nazwisko pojawia się na starych przedwojennych pocztówkach. Był także wydawcą pocztówek, ale specjalizował się głównie w pocztówkach z miejscowości turystycznych, takich jak Bystra, Szczyrk czy Jaworze. I głównie pocztówki z tamtych rejonów wydawał, ale można je było kupić także pocztówki z miasta u niego w sklepie. Myślę, że najciekawszą informacją dotyczącą samego Arona Silberberga jest to, że był to jeden z nielicznych bialskich Żydów, który wprost mówił o sobie, że jest Polakiem wyznania mojżeszowego. Był bardzo propolski i w tej dużej grupie bielskich i bialskich Żydów bardzo proniemieckich bardzo się wyróżniał tą swoją propolską postawą. Był tak bardzo propolski, że nawet zapisał się do Towarzystwa Szkoły Ludowej, którą wspierał, czy też Czytelni Polskiej w Białej. W związku z tym był to w tym środowisku żydowskim człowiek bardzo pozytywny. Od jeszcze w czasach monarchii austro-węgierskiej pozytywnie nastawiony do polskości, do tego co polskie. On sam był Żydem i jego rodzina to byli Żydzi ortodoksyjni, dość pobożni. I w związku z tym brali udział w różnych, czy też angażowali się w działalność różnych żydowskich ortodoksyjnych towarzystw. Aaron był, zdaje się, jednym z członków zarządu towarzystwa takiego hebrajskiego, ortodoksyjnego Gemilut Hasidim, czyli ci, którzy udzielali bezprocentowych pożyczek dla osób, które potrzebowały jakiejś pomocy. Towarzystwo filantropijne, dobroczynne, a jego syn Abraham także zaangażował się w działalność z kolei innego towarzystwa, które miało za zadanie nawracać tych liberalnych, zeświadczonych Żydów z Białej czy z Bielska na to, żeby wrócili do ortodoksji, do dużej pobożności i odeszli od tej swojego liberalnego podejścia do religii. Dużo może jeszcze się takich szyldów, napisów starych kryć pod starymi tynkami? Ja myślę, że prawie pod każdym starym tynkiem na każdej naszej ulicy, więc tego powinno być jeszcze sporo. I myślę, że z biegiem czasu to będzie wychodzić, tak jak niedawno wyszedł napis fryzjer na placu Żwirki i Wigury. Więc takie rzeczy będą się pojawiać i to jest zupełnie naturalne, no bo ktoś to kiedyś zrobił, potem ktoś to kiedyś zatynkował. Dzisiejsze szyldy pewnie też gdzieś tam, jakieś murale ktoś gdzieś kiedyś zamaluje, zatynkuje i za 100 lat odpadną i się pokaże jakiś szyld telewizji, na przykład biura siedziby telewizji, która kręciła tą wypowiedź.